dobry. Liczebnik uchodzi za taką kategorię w języku polskim najtrudniejszą, najbardziej skomplikowaną, która sprawia problemy nie tylko cudzoziemcom uczącym się języka polskiego, ale nawet rodzimym użytkownikom polszczyzny. Wynika to z wielu przyczyn. Jedną z nich jest to, że liczebniki stanowią wiele klas, takich klas fleksyjnych, klas gramatycznych, ponieważ jest to taka część mowy, taka kategoria, która wiąże się z liczeniem. Wyraża liczby, może wyrażać uszeregowanie. W każdym razie związana jest ta kategoria zawsze z taką umiejętnością liczenia. Mamy oczywiście takie liczebniki, które wskazują konkretną liczbę, jak i liczebniki nieokreślone. Przykłady tych liczebników widzimy na ekranie. Generalnie oczywiście klas liczebników dzisiaj jest kilka. Te takie najbardziej znane Państwu no to są liczebniki główne, zbiorowe, porządkowe. Historycznie tych klas było o wiele więcej. Były jeszcze liczebniki zespołowe, ułamkowe, no i szereg innych. Ja chciałam się skoncentrować na omówieniu rozwoju liczebników głównych, ponieważ one są dzisiaj najistotniejsze, najczęściej ich używamy, no i jak wiadomo sprawiają one problemy. Te problemy wszystkie praktycznie mają źródło w historii, mają źródło w tym, jak one się kiedyś odmieniały. Polskie liczebniki zostały odziedziczone z języka prasłowiańskiego, bo jak wiemy język polski, tak jak inne języki słowiańskie, wywodzi się z prasłowiańskiego i w związku z tym nie będziemy tutaj sięgać aż tak daleko, ale na pewno tutaj muszę się odwołać przynajmniej do języka staropolskiego. W języku staropolskim, a więc w średniowieczu, no te liczebniki wyglądały w sposób dosyć taki podobny i funkcjonowały tak jak w języku prasłowiańskim. Więc przede wszystkim to, co dzisiaj określamy jako liczebniki główne, no to były wyrazy o różnej charakterystyce fleksyjnej. I no, ten liczebnik 1 początkowo był zaimkiem, później zyskał taką odmianę przymiotnikową, którą mamy do dzisiaj. Natomiast no, ważniejsze jest dla nas to rozróżnienie na liczebniki takie od 2, 3 i 4, które w dawnej polszczyźnie były przymiotnikami i dlatego zachowywały się pod względem składniowym tak jak przymiotniki w zdaniu. Natomiast te, które nazywały liczby od 5 do 10, były po prostu rzeczownikami. To ma swoje uzasadnienie no, w takich istotnych cechach ludzkiej percepcji. To znaczy, także i dzisiaj, no, kiedy przeprowadzano badania, takie badania ludzkiego mózgu, no to okazało się, że jeżeli są jakieś elementy w rzeczywistości i jest ich na przykład 3 albo 4, to nasze oko od razu je wyodrębnia i my od razu, jak patrzymy na przykład na 4 drzewa, to my od razu wiemy, ile ich jest. Natomiast wszelkie zbiory, w których jest tych elementów więcej, nasze oko odbiera jako całość, jako jedną całość, jako pewien zbiór, który dopiero możemy stwierdzić, ile jest tych elementów, ale poprzez przeliczenie tych elementów. To znaczy, że jeżeli jest jakaś grupka drzew i powiedzmy tych drzew jest 5 czy 6, to my to, nasze oko widzi to jako zbiór. I dopiero jak sobie przeliczymy, no to jesteśmy w stanie stwierdzić, ile tych drzew jest. I to takie fundamentalne postrzeganie właśnie legło u podstaw tego, jak funkcjonowały liczebniki już w okresie prasłowiańskim, a później także w okresie staropolskim. I ma to cały czas wpływ na to, jak liczebniki te funkcjonują dzisiaj w języku polskim. No, widać to chociażby tutaj na tych przykładach.
tych pierwszych zdaniach widzę dwa wysokie drzewa, co jest istotne, że widzę drzewa i tutaj no, mamy tą formę liczby mnogiej, tak? No i dodatkowo ta informacja, że dwa. Zauważyłam cztery owce, tak? Ponieważ moje oko od razu widziało, tak? Zauważyło owce, tak? Czyli liczba mnoga i od razu oko wypatrzyło, że tych owiec jest cztery. Natomiast jeżeli byłoby ich więcej, no to wtedy ludzkie oko widzi to jako zbiór. Czyli widzę grupę wysokich drzew, tak? I tutaj widzimy, że te drzewa są podporządkowane rzeczownikowi grupa. I tak samo mamy dzisiaj, mówimy, że widzę pięć wysokich drzew. Tak? Czyli to, co jest tutaj nadrzędne, to jest ten liczebnik, a rzeczownik występuje tutaj w formie podporządkowanej. I tak samo, no, powiedzmy ten przykład z owcami, powiemy, że widzę stado owiec, no to nie mamy żadnych wątpliwości, tak, że to owiec musi być podporządkowany rzeczownikowi stado. No i tak samo tu, jeżeli widzę osiem czy kilka, no to też rzeczownik w funkcji podporządkowanej. No to też oczywiście znajduje odzwierciedlenie, jeżeli mamy tutaj liczebnik i rzeczownik w funkcji podmiotu. A więc w pierwszym przykładzie trzy drzewa rosną przy domu. No moglibyśmy się obyć tutaj bez tego liczebnika i powiedzieć, że drzewa rosną przy domu. I tu jest normalne dla nas jest to, że czasownik występuje w liczbie mnogiej. Tak samo kobiety siedzą, psy biegają, a liczba tych elementów no już tutaj jest dodatkowym czynnikiem. Natomiast w tych zdaniach, które mamy poniżej, widzimy, że liczebnik jest tutaj najważniejszy, że temu liczebnikowi podporządkowana jest nie tylko forma rzeczownika, ale też czasownik. To, że pięć drzew rośnie, to, że czasownik jest w liczbie pojedynczej. Tak samo jakbyśmy mieli, że grupa rośnie, bukiet jest, czy grupa kobiet siedzi. Natomiast jakby było cztery kobiety, no to by było, że cztery kobiety siedzą. I to wszystko właśnie ma związek z percepcją. Natomiast sięgając do historii, no to tutaj musimy oczywiście wskazać, że te zasady ludzkiego postrzegania, one także znalazły odzwierciedlenie właśnie w zastosowaniu konkretnych już liczebników. To znaczy te liczebniki 2, 3 i 4 były przymiotnikami, więc były po prostu dodatkowymi jakimiś określeniami rzeczowników. No i miały swoją odmianę. Jeżeli mówimy o rozwoju historycznym, no to na uwagę zasługuje liczebnik 2, który związany był początkowo z liczbą podwójną. W języku polskim istniało coś kiedyś takiego jak liczba podwójna, to znaczy jeżeli przedmioty były dwa albo dwie osoby, no to wówczas nie używano liczby mnogiej, tak jak dzisiaj, tylko osobne takie formy liczby podwójnej z odrębnymi końcówkami. Tutaj, tak jak przymiotniki mają formy rodzajowe, to tak samo te liczebniki też miały formy rodzajowe i jeżeli chodzi o ten liczebnik 2, no to był w rodzaju męskim, dwa domy, dwie gęsi i dwie słowie. To jest właśnie ta forma liczby podwójnej tutaj. Miały swoją odmianę te liczebniki, którą tutaj mamy podane, tak jak to mniej więcej wyglądało w okresie staropolskim. Jeszcze w XVI wieku takie formy występowały, więc te liczebniki 3 i 4 widzimy, że miały bardzo podobne końcówki, natomiast liczebnik 2 miał końcówki trochę inne, związane właśnie z liczbą podwójną i one już w XVI wieku na siebie oddziaływały, dlatego pojawiły się formy, obok tego dwu, pojawiły się formy dwóch, na wzór trzech, czterech, tak? A na przykład w narzędniku to ta forma liczebnika 2 dwiema oddziaływała na
te dwa pozostałe i powstały z tego formy trzema i czterema. A więc tutaj ta odmiana odziedziczona po prasłowiańszczyźnie, ona była kontynuowana z pewnymi modyfikacjami praktycznie przez cały okres rozwoju. Tutaj najistotniejsze jest to, jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że te rzeczowniki, które występują razem z tymi liczebnikami, mają formę odpowiednich przypadków, a więc w celowniku, powiedzmy, przyglądam się czterem koniom, tak? A więc rzeczownik też występuje w celowniku. A więc ten związek zgody tutaj między liczebnikiem a rzeczownikiem, on wynika z tym, że te liczebniki były kiedyś przymiotnikami. Natomiast zupełnie inaczej wyglądała odmiana tych wyrazów, które oznaczały liczby od 5 do 10. Przede wszystkim dlatego ona była inna, że kiedyś w języku polskim były to po prostu rzeczowniki rodzaju żeńskiego i odmieniały się analogicznie do takich rzeczowników jak pięść, część, dłoń. Czyli miało to związek z ich zastosowaniem składniowym, a więc w XVI wieku normalne były takie zdania, że ta pięć panien przyszła do króla, tak? Czyli ta pięć, to jakbyśmy mieli, że część panien przyszła. Normalne było takie zdanie, że wszytka ośm panów błagała, tak? A więc ta ośm, ta osiem, tak, to jest ta dawna forma, ta część panów błagała, tak? Więc tutaj po prostu rzeczownik rodzaju żeńskiego narzucał formę orzeczenia, tak? Forma orzeczenia jest w liczbie pojedynczej i w rodzaju żeńskim, a rzeczownik, ten liczony rzeczownik jest podporządkowany. Osiem, pięć, czego, kogo, czego, tak? Tutaj rzeczownik w formie dopełniacza. I odmiana tych liczebników no, wyglądała tutaj w ten sposób, jak widzimy. I bardzo długo było to po prostu postrzegane jako rzeczownik i w związku z tym taki rzeczownik zbiorowy, oznaczający pewien zbiór, tak jak ta szlachta, ta młodzież, tak, to jest mniej więcej, możemy sobie porównać. W związku z tym wszystkie określenia były w liczbie pojedynczej tutaj. Tu jest dokładnie cała ta odmiana, można ją sobie zobaczyć, jak to wygląda i widzimy, że wszędzie rzeczownik jest podporządkowany, to znaczy rzeczownik, ten liczony rzeczownik jest w formie dopełniacza. No i tutaj takie ciekawe, na przykład był ten narzędnik, tak, przybył pan z piącią koni, tak, z sześcią synów, czyli tutaj widzimy ten rzeczownik w formie podporządkowanej. I normalne zdania z XVI, a nawet jeszcze z XVII wieku, przed domem chodziła kokosz z ośmią kurcząt, czy pod komorzy przybył z kilką ludzi, z ośmią ludzi, z dziewięcią ludzi. Tak, takie formy były tutaj używane. I oczywiście zaczęło się to zmieniać pod koniec XVI, a bardziej jeszcze w XVII wieku, no, kiedy zaczęto postrzegać, że te liczby 5, 6, że one no, są podobne do liczb takich jak 4, 3. W związku z tym zaczęły się tutaj pojawiać pewne nowe końcówki, to znaczy pod wpływem tych właśnie liczebników od 2 do 4 formy takie jak 5, 6 i tak dalej zaczęły przejmować końcówki typowe dla tamtych liczebników i tutaj duże było oddziaływanie tego liczebnika 2, ponieważ w dopełniaczu była forma 2, to na wzór tego zaczęto zamiast 6 i 7 zaczęto używać formy 6 i 7, czy na przykład w celowniku, tak, przyglądam się, początkowo było przyglądam się sześci koni, a później w XVII wieku już normalne formy sześcią koni, a później przyglądam się sześciu koniom,
Czyli proszę zwrócić uwagę, że nastąpiła zmiana, oprócz tego, że pojawiła się końcówka, nowa końcówka liczebnika U, to zmieniła się także forma rzeczownika, to znaczy rzeczownik zaczął przyjmować formę celownika liczby mnogiej, czyli rzeczownik nie jest już tutaj podporządkowany. Czyli tak jak tam przyglądam się trzem koniom, to tak samo sześciu, ośmiu koniom. I to samo się stało w narzędniku, że te początkowe z sześcią koni zmieniło się w ten sposób, że pojawiła się końcówka oma, z sześcioma, z kilkoma i tutaj już rzeczownik w liczbie mnogiej końmi. Także to była taka bardzo duża zmiana, nie tylko fleksyjna, ale także zmiana składniowa. Ta zmiana składniowa nie objęła mianownika i biernika, tutaj dalej rzeczownik w formie podporządkowanej, czyli dalej sześć koni, widzę pięć psów. Oczywiście nie są to jedyne liczebniki, bo system liczebników był bardzo rozbudowany już w języku prasłowiańskim i oparty był na systemie dziesiętnym. W historii ludzkości są różne sposoby liczenia. Można wskazać wiele sposobów liczenia, ale najbardziej upowszechniony był system dziesiętny, ponieważ opiera się on na anatomii ludzkiego ciała, to znaczy na tym, że mamy 10 palców. 10 palców u rąk i za pomocą tych palców po prostu liczono, wyrażano różne stosunki liczbowe. No to dzisiaj to widać, też dzisiaj możemy pewne rzeczy liczyć na palcach. W związku z tym, jak tworzono liczby wyższego rzędu, no to one właśnie były tworzone albo przez dodawanie, tak jak na przykład 2 plus 10 da 12, 8 plus 10 18, albo przez mnożenie 3 razy 10 30, kilka razy 10 kilkadziesiąt, tutaj to 10 podporządkowane i 3 razy 100, no to 300, a 7 razy 100, no to 700. Oczywiście w języku staropolskim te liczebniki wyglądały inaczej i tutaj tylko tak dla przykładu, jak wyglądało, jak tworzono te liczby od 11 do 19. Tworzono je poprzez dodawanie, czyli 2 plus 10 i tu była przejęta z języka prasłowiańskiego taka konstrukcja 2 na 10, czyli to, co mamy tutaj wyrażone tym rysunkiem, czyli to 2 jak gdyby nad dziesiątką, tak, czy 8, tak, nad tym, nad 10, to wyrażało właśnie dodawanie. I to 2 na 10 w języku staropolskim już było skrócone do formy 2 na 10, 3 na 10, 8 na 10, a później doszło tutaj do skrócenia o jedną sylabę, no i powstały formy 12, 13, 18. I teraz w dawnej polszczyźnie to, że składało się to kiedyś z dwóch członów, no znajdowało wyraz w odmianie przede wszystkim, to znaczy odmieniano głównie pierwszy człon. Pierwszy człon, czyli normalne były formy, że nie ma 12 koni, 13 czy 18 synów. Tak, a więc odmieniał się pierwszy człon, a naście pozostawało nieodmienne jako taki człon dodany i to widzimy we wszystkich przypadkach, no na przykład w narzędniku z dwiema naście koni, czy ktoś przybył z ośmiąnaście synów. I teraz o gramatykalizacji tych liczebników możemy mówić w tym momencie, kiedy one zaczęły funkcjonować jako cały wyraz, a końcówkę przeniesiono na koniec wyrazu, czyli po prostu, tak jak my to dzisiaj odmieniamy, zamiast 13 w dopełniaczu pojawiła się forma 13, 18 na wzór tam już wcześniej tych ukształtowanych 5, 8, 6. Czyli możemy powiedzieć, że ukształtowała się nowa odmiana, tak, dopiero XVI, XVII wiek, nowa odmiana z taką właśnie końcówką. I tutaj w narzędniku chociażby widzimy, że mamy z 13, z 18, z 15 końmi
I też tutaj widzimy, że rzeczownik jest także w stosownej formie liczby mnogiej. Jeżeli chodzi o liczby od 20 do 90, no to tutaj na zasadzie mnożenia, no i takie formy powstały jak 30, 80, to widzimy te 8, 80, 50, tak? To drugi człon jest podporządkowany, jest w formie dopełniacza, tak, tutaj. I też bardzo długo no, odmieniało się to w ten sposób, że odmieniał się pierwszy człon, czyli że nie było 80 koni, czy w narzędniku z 80, z 70 i tak dalej. Taka odmiana, no ona się w języku polskim bardzo długo zachowywała, bo jeszcze w XVIII wieku no w zasadzie nie było innych form, tylko takich właśnie jak 8, ewentualnie 80, ale tylko pierwszy człon odmieniany, a drugi 10 postaci takiej stałej. I dopiero zmieniło się to praktycznie pod koniec XVIII wieku. I w XIX już będzie forma 80, 50 w dopełniaczu i celowniku, a w narzędniku z 80, z 30 i tak dalej. Czyli możemy powiedzieć, że tak po kolei, jak gdyby te liczebniki od 5 wzwyż po kolei dołączały do tej wspólnej kategorii, przyjmując właśnie no, takie końcówki charakterystyczne dla liczebników. Dzisiaj jak mamy liczebniki główne to od 5 wzwyż, to widzimy, że tam często ta końcówka U się pojawia, która stała się taką końcówką charakterystyczną dla liczebników. Ale jeszcze jedna ważna tutaj kwestia to jest zmiana relacji składniowych. Chciałam tutaj jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie na to, jak zmieniała się forma orzeczenia. Początkowo, dopóki te liczebniki były właśnie takimi rzeczownikami żeńskimi, no to orzeczenie występowało w rodzaju, nie dość, że w liczbie pojedynczej, to jeszcze w rodzaju żeńskim. Ta pięć panien przyszła, tak? Minęła już cała 6 lat. Natomiast w momencie, kiedy no, zmieniła się tutaj jak gdyby funkcja, kiedy one przeszły z rzeczowników, stały się liczebnikami, to zaczęły być traktowane jako forma liczby mnogiej. I już nie będzie ta 5, tylko te 5, tak, w liczbie mnogiej. Natomiast pozostałością tych dawnych relacji składniowych jest to, że to jest cały czas w liczbie pojedynczej, ale zmieniło formę na rodzaj nijaki. Dlaczego tutaj rodzaj nijaki? Te pięć panien przyszło. Rodzaj nijaki dlatego, że rodzaj nijaki jest neutralny. Tak? On jest neutralny, więc już nie łączy się tak z żeńskością, więc może być dzisiaj, możemy powiedzieć, że te pięć panien przyszło, ale możemy też powiedzieć, że pięć psów biegało po podwórku i też będzie tutaj ten rodzaj nijaki. Natomiast te liczebniki od 2 do 4, one w zasadzie cały czas kontynuują ten swój dawny schemat, to funkcjonowanie w zdaniu takie, jak było praktycznie w języku staropolskim, aż do dzisiaj. Tutaj się nic nie zmienia. Natomiast zmieniły się wszystkie te, które wyrażają liczby od 5 wzwyż. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.